Witam wszystkich serdecznie. Dzisiaj zakładam zabezpieczenie przed myszami, bo ostatnimi laty wygryzały, wchodziły mi tutaj myszy do uli, bo mam takie nietypowe tutaj wlotki. Takie po prostu w ten sposób kiedyś zrobiłem i nie przemyślałem w zasadzie kwestii myszy, więc postanowiłem dorobić takie oblaszki i zabezpieczam właśnie ulę w ten sposób przed myszami. Trochę się pszczoły tutaj na początku, no troszkę będą błądzić, ale one się przyzwyczają, tym bardziej, że tak już zima idzie, to one nie będą latać już teraz. A tutaj widzimy, jak było powygryzane w poprzednich latach. Sprawdzam jeszcze może, czy nie ma teraz już myszy, czy nie weszły, bo bym zamknął myszy w środku, nie? Tak to nie można zrobić, ale nie ma myszy w środku. Także możemy spokojnie zakładać zabezpieczenie. Pszczoły jeszcze noszą pyłek z poplonów, tak jak tu widzimy. No i matki zapewne czerwią jeszcze i będą czerwić. Pewnie listopad jeszcze, pod koniec listopada będzie czerw w ulach, także waroza jeszcze się namnaża. Trzeba się tego spodziewać i mieć rękę, trzymać rękę na pulsie, jak to się mówi. No i patrzeć, co w tych wkładkach dennicowych jest, czy osypie się waroza samoczynnie, czy nie. No bo teraz to już nigdy nic nie wiadomo. W każdej chwili może nastąpić reinwazja od sąsiada. No. Tutaj zerkniemy do tej dwunastki. Ona przez cały sezon była bardzo słaba, nie mogła dojść do siły w ogóle. Praktycznie tych pszczół nie karmiłem, bo widziałem, że one mają problem w ogóle z przetwarzaniem tego pokarmu. W ogóle im tego pokarmu też nie ubywało. Tutaj mam nadstawkę. I no, nie wiedziałem, co z nimi zrobić, bo takie rodziny nie powinno się łączyć. Ze względu na to, że możemy połączyć chorą rodzinę ze zdrową, to bez sensu, nie? Także zostawiłem ją tak, jak jest. No i zaraz zerkniemy, czy one jeszcze w ogóle żyją. Ograniczyłem mi tu gniazdo dość mocno. Zacieśnione są. Ale są pszczoły. Także jakaś szansa mała jest na to, że one przezimują. Ale tak naprawdę niewielka, bo ich jest bardzo mało w porównaniu do innych rodzin. Jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Pięć ramek takich, które może obsiadają. Zazwyczaj takie rodziny osypują się po pierwszych przymrozkach, które już miały miejsce na moim rejonie. Tutaj widać, że jest ich mało, no ale łączyć to bez sensu. Tak tylko sprawdzę, jak padną, to zamknę ul i tyle w temacie. Jest ich bardzo mało, ale ich było przez cały sezon bardzo mało. One były wyleczone, tak jak wszystkie. Proszę popatrzeć, jest ich, nawet tutaj ich nie ma. Ciekawe, czy mają jeszcze jakiś czerw. To jest najsłabsza rodzina, jaką mam. Nawet odkłady są dużo silniejsze. Tutaj czerwi już nie ma. A tam, proszę popatrzeć, jest jeszcze czerw. Także one tu się eksploatują na darmo. I nie wydaje mi się, żeby ta rodzina w ogóle przetrwała. Do grudnia nawet. O, proszę popatrzeć, ile tu jest jeszcze czerwiu. One się próbują ratować, ale moim zdaniem to już nic nie da. Tam też jest jeszcze czerw. Moim zdaniem to już nic nie da. I ta rodzina pójdzie na straty. Pójdzie na straty najprawdopodobniej. No ale nic tu nie poradzimy. To już jest za późno na wszelkie interwencje. Większość rodzin mam takich. Tu jest
z 9 ramek Dedanta. Obsiadują ładnie, czyli no, zdarzają się lepsze i gorsze jak zwykle. Ale proszę patrzeć, tutaj jest od początku do końca są pszczoły, nie? Czyli to jest naprawdę silna rodzina. Na dole tam nawet widzę, że chodzą. Dzisiaj jest dość ciepło, dlatego mogę sobie tak pozaglądać, że tak powiem. Myślę, że takie rodziny to spokojnie przezimują. O, tutaj tak samo. Rodzina na 10 ramkach obsiada na full. To nie było żadne łączenie, od razu mówię, że to po prostu tak się udała ta rodzina. Wszystko u niej jest, jak widać, w porządku. Także nie ma sensu tu nic więcej grzebać. Możemy jedynie zerknąć, czyli podnieść ul, czy jest pokarm. A tak poza tym to... Ul jest tak ciężki, że trudno go nawet oderwać. Także tutaj jest wszystko w porządku. Dzisiaj oglądałem wywiad z powiatowym lekarzem weterynarii, który mówił, że tak złej sytuacji w rodzinach pszczelich, jak jest teraz, jeżeli chodzi o warozę, to już mówi, że dawno nie było. Także ja już mówiłem o tym wcześniej, gdzieś w komentarzach pisałem, że ten rok może być zły ze względu na to, że sytuacja w polskim pszczelarstwie się pogorszyła ze względu na opłacalność całej tej inwestycji. No i po prostu zapewne wielu pszczelarzy zarzuciło leczenie. No i ta waroza w tym roku się namnożyła dużo bardziej niż zwykle. Pomijając już fakt 4-letnich cykli warozy. Także może być w tym roku różnie. Kontrolujcie sytuację i zaglądajcie mniej więcej tak, chociażby, żeby nie rozprzestrzeniać tej warozy w upadłych rodzinach, także żeby chociaż ten ul zamknąć, no bo wiemy, jak to jest. Osyp warozy po pół godzinie od podania apiwarolu. Widzimy, są tutaj osobniki 2, 4, 6, 7, 8, 9, po 9 sztuk, ale to 10, 11. Ale to jeszcze upłynęło bardzo mało czasu. Podejrzewam, że waroza to jeszcze się potrafi sypać na drugiej dobie, bo wpadnie gdzieś w komórkę, nie zginie, nie spadnie na dennicę i wtedy ta waroza jakby zostanie oczyszczona dopiero z tych ramek po pewnym czasie. Tutaj jeszcze jedna rodzina była odymiona tutaj ze względu na to, że one tutaj nie były, miały izolowanej matki. Nie mogłem jej znaleźć. 4 albo 5 razy szukałem, nie mogłem w ogóle matki znaleźć i one były, nie były izolowane. O, i tutaj też widzimy, są warozy. Chodzą jeszcze. One są tylko porażone, tak, ale tu myślę, że z tej wkładki nie wyjdą. Powinienem to wysmarować olejem. No, ale tutaj bliskiego kontaktu z pszczołami nie mają. Także myślę, że nie wejdą z powrotem. Ale to jest po pół godzinie, czyli trzeba się spodziewać, że będzie tej warozy tutaj dużo więcej. Sprawdzam po godzinie od odymienia. No, tej warozy jest zdecydowanie więcej. Myślę, że kilka razy więcej jest po godzinie niż po pół godzinie. A tutaj, gdzie matka była zaizolowana, tutaj nie ma tak źle. No, myślę, że z 20-30 sztuk to maks. No ale jeszcze jest zbyt wcześnie, żeby odymiać wszystkie rodziny ostatecznie, bo czerw na pewno jeszcze jest w rodzinach, nie?